tym odcinku opowiem, jak udrożnić zaschnięty tusz od drukarki. Otwieramy tutaj w drukarce, wyciągamy tusz na włączonym urządzeniu oczywiście. Ten tusz, ja go dostałem, ten toner był zaschnięty. Jak widzimy, tutaj jest data produkcji 2010 rok. Teraz mamy koniec 2019, więc przez kilka lat on był zaschnięty, ale udało mi się go przywrócić do poprawnego funkcjonowania. Teraz powiem jak. Najpierw napełniłem ten toner tuszem odpowiednim. To był tusz HP21, więc dokupiłem w butelce po prostu czarny tusz, którym ma być to napełnione. Link do tuszu, który jest sprawdzony, będzie w opisie albo w komentarzu pod tym filmikiem. Następnie dałem tego tuszu około 10 ml. Głowica oczywiście cała była zaschnięta, więc wziąłem tak, szczykawkę z igłą, tutaj ją mam. Nabrałem powietrza do tej szczykawki i tak, aby tylko pół centymetra, wbiłem igłę, aby się tylko to trzymało. Następnie ten otwór uszczelniłem, taki jak tu widać, klejem na gorąco. Takim wkładem trochę roztopiłem w pistolecie i to uszczelniłem. I tak powolutku, delikatnie bardzo trzeba robić, powoli podawałem to powietrze do tego tonera. I później trochę podciśnienie i na zmianę. Powietrze i podciśnienie. I przez to, że właśnie to było uszczelnione i się wytworzyło większe ciśnienie w tym wkładzie, to spowodowało to udrożnienie właśnie głowicy. Taki zabieg kilka razy trzeba było powtórzyć, jak jeszcze to było przyklejone. Następnie przetrzeć lekko tutaj dysz od głowicy i toner działa. Już któryś dzień na tym drukuję. Nie chcę wypowiadać się, czy to by działało na zamiennikach też. Ogólnie zamiennik kosztuje 20 zł takiego toneru. Nie jest to oryginał, na Allegro na przykład. I też się wypowiem w komentarzu, czy, bo właśnie zamówiłem sobie taki zamiennik też, czy ta drukarka będzie go tolerować. Także jeśli masz zatkany właśnie tuż do HP, możesz w ten sposób spróbować udrożnić. W czarnym akurat tuszu bardzo dobrze się to sprawdza. Żadne nie odmaczanie, podgrzewanie, żadne wkładanie do wrzątku, bo przez to możemy uszkodzić jedynie głowicę. I to by było na tyle. Jeśli ci się odcinek spodobał, jeśli pomógł tobie właśnie w regeneracji takiego tuszu, zostaw łapkę w górę i zapraszam cię na kolejne odcinki.